Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest kolejna odsłona, trzecia odsłona Małej Polityki Rolnej Ruchu Palikota. Chciałbym zaprezentować dwie ustawy, które już były, czyli likwidacja ANR, połączenie KRUS i ZUS i oddaję głos dla posła Maćka Wyczyńskiego, zaprezentuję trzecią odsłonę. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Prezentuję dzisiaj trzecią teczkę. Trzecią bramkę rozczarujmy tych, którzy myśleli, że w bramce numer 3 będzie ząb. Niestety nie. Znajduje się tutaj trzecia część, taka łącząca, scalająca tą całą naszą reformę rolną. Trzeci projekt ustawy, który dotyczy, bardzo proszę, jest to projekt ustawy o likwidacji Agencji Rynku Rolnego. Celem tego projektu, dostaliście Państwo od nas projekt tej ustawy, wszyscy mam nadzieję, że zapoznacie się z nią, ustawa jest bardzo ciekawa. Celem projektu tej ustawy jest włączenie Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W związku z tym zakłada się przede wszystkim zmianę ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych poprzez nadanie jej nowej nazwy i przekazanie uregulowanych w Agencji Rynku Rolnego zadań do właśnie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem tego projektu jest, tak jak powiedziałem, włączenie Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji. Konieczność połączenia tych dwóch agencji rolnych związana jest między innymi z pracami nad perspektywą nową, wspólną perspektywą rolną, wymaganą przez Unię Europejską, Komisję Europejską na lata 2014-2020. Od 1 stycznia 2014 roku będziemy mieli nowe zasady funkcjonowania tej perspektywy. Spodziewamy się, że zostaną też obniżone czy ograniczone subwencje na rolnictwo, niestety. Także zaprezentuję Państwu też oszczędności budżetowe, jakie przyniesie włączenie Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji. Proszę spojrzeć, zatrudnienie w Agencji Rynku Rolnego na koniec 2011 roku wyniosło grubo ponad 1000 osób. W 2011 roku na realizację działań agencja wydała 1,033 mld ponad, a wydatki administracyjne, które oczywiście zostaną ucięte po przeniesieniu Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to 131 538 000. Także mamy oszczędność przynajmniej na poziomie 130 milionów. Bardzo niski koszt szacunkowy oczywiście na tą chwilę połączenia agencji, który może wynieść tylko 6 milionów, więc kwota przy zysku, jaki osiągniemy z połączenia, z włączenia Agencji Rynku Rolnego jest ogromny. Zmniejszy to oczywiście bariery biurokratyczne, uprości stosowane procedury dotychczas. Rolnicy nie będą musieli odwiedzać obu urzędów, bo tak to dzisiaj wygląda. Złożą wnioski w jednym urzędzie. To usprawni, przepraszam, wewnętrzny obieg dokumentów oczywiście. No cóż, stop aferom taśmowym to takie hasło. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Lewar i tak dalej. Chciałbym tutaj przypomnieć, że ostatnio szczególnie nagłośniona afera taśmowa, która dotyczyła PSL-u. Widzę przedstawicieli PSL-u na sali. Gdzie? No właśnie. Panie. SLD. Tak, tak. SLD, a to takie ukryte trochę. A to PSL to nie SLD? Rolnicy, nie. Rolnicy. W każdym razie. W każdym razie Agencja Rynku Rolnego była zaangażowana kapitałowo w spółce prawa handlowego Lewar i doskonale znamy, tak jak powiedziałem, te afery taśmowe. Mam nadzieję, że połączenie, włączenie tej Agencji Rynku Rolnego ograniczy potencjalną liczbę stanowisk, ograniczy obsadzanie tych stanowisk po wyborach. Wiemy, że to łup polityczny, Agencja Rynku Rolnego była też łupem politycznym po wyborach i podniesie poziom mechanizmów demokratycznych. Projekt Komisji Europejskiej dotyczący wspólnej polityki rolnej przewiduje do końca 2013 roku zakończenie zadań mechanizmów administrowanych dzisiaj przez Agencję Rynku Rolnego, co spowoduje automatyczne
odpadnięcie szeregu jej dotychczasowych funkcji. Zwiększy też kompetencje ministra rolnictwa. Połączenie zadań Agencji Rynku Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w obszarze krajowego rolnictwa zwiększy kompetencje ministra rolnictwa i jego wpływ na efektywne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że projekt spełnia oczekiwania Komisji Europejskiej, nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, nie powoduje zwiększenia wydatków z budżetu państwa, a jeszcze dodatkowo znacznie je ogranicza. I myślę, że w kontekście ostatnich szokujących doniesień ministra Kalemby o prawdopodobnym, koniecznym zwrocie dotacji, myślę, że jest ogromna szansa na to, żebyśmy większością poparli ten projekt i żeby ten projekt został wprowadzony. Mam nadzieję, że tak się stanie. Minister rolnictwa oczywiście będzie miał też większe kompetencje i będzie mógł nadzorować wszystkie przyznawane dotacje i środki z Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, podsumowując trzydniowe nasze konferencje prasowe. Likwidacja Agencji Nieruchomości Rolnych, połączenie ZUS i KRUS i włączenie Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji ma na celu podniesienie po pierwsze jakości administracji, po drugie ograniczenia biurokracji, po trzecie wreszcie cholerni urzędnicy mają wyjść do rolnika. My odwracamy ten system, który do tej pory funkcjonował przez Polskie Stronnictwo Ludowe zbudowany. Nie może tak być, że rolnik zajęty gospodarką rolną, hodowlą, uprawą musi jeszcze jechać do urzędnika i złożyć wniosek o dofinansowanie, o dotacje, o wyjaśnienia. Nie, my odwracamy to. To urzędnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojedzie do rolnika, złoży w jego imieniu dokumenty, przedstawi dla rolnika, wyjaśni całą tą procedurę i nauczy, i wyedukuje, i poinformuje, w jaki sposób można pozyskać fundusze. I nie będzie czegoś takiego, to co pan minister Kalemba powiedział, że może miliard, a może 80 milionów euro. To jest właśnie skutek tego, bo urzędnik nawet nie wie, jaki areał posiada gospodarz rolny, mały przedsiębiorca rolny, ponieważ on ma się zająć gospodarką rolną. W związku z tym, szanowni państwo, rozpoczynamy małą reformę rolną. Liczymy na to, że nawet Polskie Stronnictwo Ludowe poprze nasze projekty i zrozumie, że to jest nowoczesne zarządzanie polityką rolną. Może jakieś pytania, szanowni państwo? Znaczy ja mam pytanie. Proszę bardzo, SLD. No właśnie, muszę wyjaśnić jedną sprawę. Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie bronił racji stanu. Znaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, żeby jasność, te postulaty, które państwo zgłaszacie już w programie, szliśmy do wyborów. A żeby było jasne, likwidacja NR, przekazanie samorządom, połączenie ARR z ARMIR-em, oczywiście w naszym projekcie, w programie wyborczym w 2011 roku było. W ruchu Palikota tego nie było, państwo się tym akurat nie zajmowali, ale dobrze, że teraz to zauważyliście. I cieszę się, jeśli złożycie te projekty ustawy, to Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie wspólnie z nami nad tym pracował. Mamy już jedną rzecz. I panie pośle Wydrzyński, ja nie jestem żadnym ukrytym PSL-owcem, tylko jestem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, że mieszkam na polskiej wsi i tam mam korzenie i tak dalej, to nie wszyscy muszą być w Polskim Stronnictwie Ludowym mieszkańcy polskiej wsi, bo są w różnych ugrupowaniach politycznych, tak jak ja i moja rodzina i jesteśmy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Bardzo dziękuję, panie pośle. I przepraszam, że pan takich rzeczy nie używał, że ja jestem jakimś ukrytym PSL-owcem. Bardzo dziękuję za wyjaśnienie, panie pośle. Mam nadzieję, że poprzecie faktycznie nasze projekty, za co z góry dziękuję. Konkludując tą wypowiedź pana Olejniczaka z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ogłaszamy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej poprze trzy projekty naszych ustaw. Powiedziałem o dwóch, tamty nie mówiłem. Panie pośle, zapraszamy jeszcze do zapoznania. Myślę, że też poprzecie. Dziękujemy. Nie ma pytań? Dla przypomnienia, proszę państwa, jeszcze na koniec, reforma rolna ruchu Palikota składa się z trzech projektów. Tomek Makowski będzie prowadził likwidację Agencji Nieruchomości Rolnych,
Adam Rybakowicz, dzisiaj w zastępstwie Michał Pacholski. Adam Rybakowicz nie dysponowany. KRUS równa się ZUS. I ja, likwidację, Agencję Rynku Rolnego, Maciej Wydrzyński. Połączenie pan poseł mówił, połączenie. Nie likwidacja, to jest różnica. Połączenie oczywiście administracyjne. Połączymy i zrestrukturyzujemy. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy państwu. Do widzenia. Do widzenia.